popołudniowa sesja. Dzisiaj na porannej się nic nie działo, dlatego teraz wykorzystamy chwilę ładnej pogody jeszcze i połowimy lekko, bo konie wieczorem tutaj chyba lepiej skubią. Zobaczymy, może się uda. Zapraszam do oglądania. Miejsce namierzone echosondą. Tutaj jest taki długi półwysep. Ustawiliśmy się w ten sposób i warto tutaj pogłówkować małymi raczkami. Kto wie, może zaraz wejdą duże okonie. Zobacz, jak się postawił. Okonki próbujemy łowić na mansika, kajtecha, ale ostatecznie najsmaczniejszy wydaje się być dla niego taki raczek. Zobaczymy, może się uda złowić większego. Ty! Opa! Raczki dają radę. Numer 2. Cały raczek w pysku. Zobacz. Rzucimy kotwicę, wiesz? Płyń maleńki po prapradziadka. O, ale są dzikie. I pyk na małe kopytko. No ładne. Ole grubas. Na zwykłe herbaciane kopytko. No to rzuć tą kotwicę. O, ładny, piękny. W pełnym słońcu. Może to wypuść go. Bye bye. No dobrze. Łowimy dalej. Pomostowiec. Pomostowiec. No ładne. Właśnie, tak.
zamknięty domek. Ale krzesło. Też zaczyna padać? A ta się nie poddaje za koniami. Ja już ci nie liczę. Się kręci. Ile miał? 70. Dobra, jakaś. W Szwecji łowiąc okonie trzeba się spodziewać, że może mieć szczupak. Dlatego zawsze warto mieć przypon założony na nawet lekkie przynęty, nawet subtelny, żeby tego obcięcia nie było. Taki 70 na tej miejscóweczce nam się tutaj pojawił. Parę razy pływaliśmy i nie było tych szczupaków i o dziwo ten się teraz nagle znalazł na miejscówce. No może to dobra oznaka, zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że klimat i okonki i szczupak i całość wam się podoba. Zapraszam do kolejnych filmów. A temu oczywiście zwracamy wolność. No i super. Dobra, cyknie.